Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Runes of Magic, tak jest. Lecimy dalej z misjami, które są tutaj na wybrzeżu Łukań. Tak właśnie, zaczęliśmy tutaj, więc troszeczkę czasu jeszcze nam zajmie, zanim stąd się udamy w dalszą drogę. Ale wcale mnie to nie smuci, bo to jest dosyć ciekawa mapa. I tak naprawdę z każdą kolejną już powiem wam, że będzie tylko coraz lepiej. Przynajmniej jeśli chodzi o fabułę. Ale nie będę na razie wyprzedzał tutaj tego, co będzie, bo to jeszcze dużo, dużo odcinków będzie, zanim dojdziemy do tego, co mam na myśli. Dobra, to zobaczmy, co my tu mieliśmy zrobić. Nic za darmo. Skóra Bizanka, tak, właśnie mieliśmy tutaj Bizanka sobie zabić. Tylko coś nie wychodziło. Dlaczego? Nie wiem. Dobra. Wsiadamy sobie na naszego. W zasadzie na naszą miotłę póki co. I Bisang był tutaj, także nie pamiętam, czy po prostu tam było, żeby wybijać kraby i wtedy się Bisang pojawia, jakoś tak to było, nie? Czyli Lakoso. Zresztą zaraz sobie przeczytamy. Zabij Lakoso na plaży tak długo, dopóki nie pojawi się Bisang. No właśnie, to jednak Lakoso było. Okej, to próbujemy. Nic nam nie szkodzi. A i tak tą misję musimy zrobić, więc ja liczę, że się pojawi jak najszybciej. A jeszcze kraby tu. Zapomniałem, że one też zaatakują. no. No i co, nie, Lakoso mi się skończyły. Dobra, wezmę sobie tą tarczę. Na 2 minuty będę miał większą obronę, no ale Lakoso tutaj nie ma, więc kraby się pojawiają, Lakoso nie. Może tam dalej będą? Robię. Kolejny krab. I obstawiam, no właśnie, że oprócz jeszcze tych tutaj płaszczek, to tutaj Lakoso nie znajdę w tym miejscu. A, jest jakieś tam Lakoso. No dobrze. A, i tu jest kolejne Lakoso. Nie wiem dlaczego tak, ale obstawiam, że być może... o, ile tu ich jest? Ktoś tutaj był przede mną i też powybijał trochę. Bo widać, teraz dopiero się pojawiają te płaszki, więc no, musiał tutaj ewidentnie ktoś być przede mną. I też wybijać, więc nie jestem tu sam, można tak rzec. Ktoś też tutaj robi misję. Bo innego wytłumaczenia do tego nie mam. Tylko zastanawiam, ile tych Lakoso będę musiał zabić, zanim ja sobie tutaj też powybijam coś, nie coś.
Może coś z tego będę miał. Choć podejrzewam, że nie. No, tam się pojawił kolejny Lokoso. Kolejny, ładnie. Może się znajdzie odpowiednia ilość. No, Bisang, gdzie jesteś? Bo chciałbym już zrobić tę misję i cię ze skóry obedrzeć. Bo on się tutaj pojawi, z tego co pamiętam. Dobra, idę szukać dalej Lokoso. No, jest kolejne. Bo jest wyraźnie napisane, że mam je zabijać, więc tak też zrobimy. Im więcej ich tu bije, tym szybciej prawdopodobnie uda mi się sprawić, że Bisang się pojawi. Pytanie, czy będzie jakiś komunikat jeszcze tutaj na ekranie? Bo tego nie pamiętam. Zaraz mnie zaatakuje, więc muszę być pierwszy. Coś poszło nie tak. Właśnie, krabik. No. Liczę na to, że nie będę musiał całego odcinka spędzić na wybijaniu tutaj wszystkiego, tylko że w końcu się pojawi. No bo tak trochę już to trwa, no już 8 minut gramy. 8 minut wybijania, tak, znaczy no może nie do końca samego wybijania, no bo jeszcze trzeba do nich dojść i w ogóle one nie są tak blisko siebie, więc to też troszeczkę utrudnia sprawę i zwiększa czas potrzebny do tego wszystkiego. No cóż. Tak to bywa. Nie ma Lokoso tutaj więcej? Coś się z nimi stało. Znaczy wiem, że ja je wybiłem, ale myślałem, że... O, jest. Jestem ciekaw, jak to działa. Czy to działa na zasadzie, że jest tam jakiś mały procent, że jak się respi Lokoso, to się zrespi Bisang?
Czy po prostu gra zlicza ilość zabitych przeze mnie Lakoso i na podstawie tego stwierdzi, o, to już tyle, ile powinno być, żeby się pojawił Bisang. Lakus, op. A, magiczna kawia. Już myślałem, że Bisang. A to tylko magiczna kawia. Chyba, że tam dalej gdzieś się pojawić też może. Choć jestem prawie na 100% pewny, że to było gdzieś tutaj, w tych wodach. Ale dobra, z ciekawości pójdę sobie tam dalej. Zobaczę, czy tam dalej też są Lakoso. Jeżeli tam będą też Lakoso, no to może tak być. Znaczy, nie musi tak naprawdę, ale podejrzenia mogą być takie moje, że gdzieś tam może ma parę miejsc respienia się i oprócz tego jednego, które jest mi znane, może się pojawiać w innych miejscach. No póki co tutaj też są Lakoso, więc no i to nawet sporo. Więc kto wie. Ale chcę już widzieć komunikat, że się pojawił Lakoso. Tfu, nie Lakoso, Bisang. Co ja gadam już. Już. Te Bisanga. I mam nadzieję, że sobie z nim dam radę. Bo tam jest napisane, że przynajmniej 6 jest potrzebnych. A ja jestem sam. Tyle, że sprzęt mam. Co tu dużo mówić, 100 razy lepszy niż ten, który tutaj oryginalnie się pojawia. Ale kiedyś tego dostępu nie było. To już wiele razy powtarzałem, bo tak to właśnie było. Ja dobrze te czasy pamiętam, jak tutaj się grało właśnie bez tego wszystkiego, bo po prostu tego nie było. Bisang, przodek Lakoso, jest w Zatoce Rubich Ust. Tada! W końcu. Jest prawie połowa odcinka, bo 13 minut prawie minęło. Więc całkiem przyzwoicie. W drugiej połowie zobaczymy coś może z fabuły. Dobra, wiedziałem, że nie przejdę tak. Zatoka Rybich Ust. I on tu... O nie! O nie, tam kogoś widzę. Oby mi nie chciał zabić mojego Bisanga. Albo już to zrobił. Bo się wkurza. Jest, no. Dobra, najpierw się pozbędę tego. Tego. A teraz bijemy tego. To może boleć, no ale cóż. O nie, ja nie mogę stąd odchodzić chyba.
bo znowu się zrespił. W sensie życie mu wróciło. Dobra, muszę to jakoś ogarnąć, żeby w jednym miejscu stać. I go bić. Oj, może boleć, bo zagapiłem się i nie patrzyłem na moje życie. Oj, jak to dobrze, że gram druidem. Dawaj. Pięknie. Już połowa niecała życia mu została. I nie ma takiej tragedii. Damy radę. O, jeszcze krab się dołącza? Nie, już myślałem. No wstawaj. Dziesięć procent, świetnie. 8, 7, 5, 3 i będzie dobita. 1% po zabawie. Bisang padł. A mnie coś bije cały czas po 400. Dostałem kartę. Tada. Dobra, misja zrobiona. To jest najważniejsze. I tytuł jakiś nam wpadł. Świetnie. O, już wiedziałem, że się przyczepi. Dobra. Ja sobie tą kartę wykorzystam, bo daje coś z tego, co wiem. Tak, jest 3 do wytrzymałości, także świetnie. Skórę Bisanga. Kamień, glinę zostawimy tutaj. No i świetnie. Gdzieś trzeba tą misję oddać. Pewnie tutaj w tej obozie, tutaj co był. Albo gdzie by indziej. Tak mi się wydaje. Dadadą. Nie widzicie, widzicie, 6 trzeba typa ponoć, a ja sam dałem radę. I co wy na to? Oczywiście mówię do tych pionków tutaj siedzących i mówiących, co mam robić. Dobra, to nie tutaj. Bisang. Aha, to... Do tego rybaka. Chodź tu, chodź. Zanim dobiegła, to ja już się wracam. Moja kapłanka. To jest tylko pecik taki, który tam daje 30%. Tak? Czy nie? Tak, 20%, nie 30%. Przez 2 godziny do łupów.
Nie jest to jakoś super potrzebne mi w tej chwili tak naprawdę. Ej. Do kogo mam z tym iść w takim razie? Głośno myśli. Jeśli rybak nie może złapać nawet nie do ryby, to ble ble. Coś się... Krabem pożywienia? Ha, ha, ha. Chyba się przesłyszałem. Od kiedy to karaby pod kowiastę się jada? Mogfils przysłał cię z tym pytaniem? Tylko taki amator owoców morza jak on mógł wpaść na podobny pomysł. Szczerze mówiąc, sam jadałem te kraby, ale nie były smaczne. Na ich temat rozgorzała nawet dyskusja, gdyż mówiono, że można je złapać tylko w sercu oceanu. Tak naprawdę wystarczy udać się na północną część wybrzeża Łukań, na plażę niedaleko serca oceanu, a można tam znaleźć wiele tego typu stworzeń. Obecnie miejsce to jest strzeżone przez agresywne plemię rybaków i trudno się tam dostać. Wiem, że chcesz udowodnić swoje męstwo, ale najlepiej trzymaj się od nich z daleka. Dobrze. To nie to było. To nie to. O, teraz się świeci. Aha, bo musiałem z nim pogadać. Ja nie czaję tutaj, o co biega, ale dobra. Zrobiłem pewnie inną misję niż trzeba było. Ale... Znaczy w sensie, wszystkie trzeba było. Wiesz już więcej o krabach podkowiastek z wybrzeża Łukań? Świetnie, mów, zamieniam się w cały słuch. Mokfilis słucha w ciszy twojej opowieści, w tym informacji od starego Hoeja, że kraby podkowiaste nie smakują za dobrze. Nie są pyszne. Niemożliwe. To pewnie dlatego, że oni nie wiedzieli, jak przygotować te kraby. Jeśli dostarczysz mi kilka, jestem pewien, że będę w stanie przygotować z nich coś wybornego. No dobrze. Nie mogłeś tego powiedzieć wcześniej, to bym ci już przyniósł, bo parę pozabijałem. A chyba te były. Dobra, kolejna misja od niego. Nie pozwolę, żeby kraby podkowiaste z wybrzeża Łukań, moje kulinarne obiekty marzeń, były tak obrażane. Bez względu na wszystko muszę udowodnić, że są wyborne. Niestety, jak widzisz, nie radzę sobie nawet z kamiennym krabem z zatoki rybich ust. Oj, nie czaję tego. Zawsze jak nagrywam, to mi się kichanie bierze. Jak więc mógłbym wybrać się do północnej części wybrzeża Łukań, aby wyłapać kraby podkowiaste? Będę potrzebował twojej pomocy. Udaj się proszę na północną część wybrzeża Łukań i schwytaj dla mnie kilka krabów podkowiastych. Myślę, że wystarczy 8 sztuk. Chcę wykorzystać je do przyrządzenia niepowtarzalnej potrawy. Pokażę Hałemu Mingstunowi, jak bardzo się mylił. Świetnie. Czyli kraby. I to nie są te kraby. Czyli one są tam gdzieś dalej, ale ja sobie zerknę mapę, bo ja już tutaj się pogubiłem, gdzie co i jak. Aha. A dobra, to już czaję. To była ta babka. Kurczę, no. Piratka, czy jakoś tak, nie? Każdy mój dra, albo nie piratka, może facet. Nie pamiętam, wiem, że tu pod tym namiotem. Czy raczej pod tym zadaszeniem. No, Tankaya Anshing. Jednak dobrze pamiętam, że to babka. O rany. Nie możesz mnie na chwilę zostawić. Mam też innych klientów. Nic za darmo. Udało ci się? Pozwól mi ją obejrzeć. Wspaniała. Na pewno będzie ozdobą aukcji. A teraz pomówmy o interesach. Chcesz zebrać informacje o tym towarze? Nie myśl, że skoro kazałam ci przynieść sobie skórę Bisanga, to jestem w lepszej sytuacji. Ryzykuję życiem. Ten towar zamówił Zurhidon.
tak ci dziwni ludzie w szatach. Dlatego właśnie obawiam się o swe życie. Interesy z nimi są bardzo ryzykowne, ale płacą tak wielkie pieniądze, że nie jest sposób odmówić. Nie znam człowieka, który odbierał towar, bo zawsze miał... Bo zawsze miał na sobie maskę, a moi piraci nie chcieli go śledzić. Wszyscy, którzy się tego podjęli, zostali śmiertelnie ugodzeni strzałami. Ale od wczoraj nikt się nie zgłosił po towar. Nie wiem dlaczego i w sumie mało mnie to obchodzi. Zapłacili z góry. Chcesz wiedzieć, co z tym robią? Tego nie wiem, ale chyba nie sądzisz, że robią to bez powodu. W każdym razie Zurchidon nie jest organizacją charytatywną. Kiedyś prawda wyjdzie na jaw, racja? Bez względu na to, co planuje Zurchidon, najlepiej będzie jak najszybciej zameldować o tym Kafesowi Deganowi. Czyli Varanas, podejrzewam, bo tam był chyba Kafes? A nie. Kafes to był tutaj ten. Mają czasem podobne imiona i potem się za dużo ich jest i się już gubię, komu co mam powiedzieć. Chociaż z drugiej strony tak jakoś mi się kojarzy z Varanas. Tam z okiem mądrości, ale... Ale mogę się mylić. Tak. Tun, 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 tun. No, czyli tu jest Kafes, tak jak myślałem później. Kafes Dekan. Towar z Urchidonu. To na pewno nic dobrego. No, zgadzam się. Właśnie tutaj trafia towar z Urchidonu. To poważna sprawa. Musimy powiadomić o tym pierwszego porucznika. Czy możesz udać się do wioski Błotnisko i powiedzieć powiadomić Bianga Fenrena? Opowiedz mu o wszystkim, co udało ci się odkryć. Że powiem mu wszystko, co odkryłem. Lecimy dalej. Tam mam też misję jakąś do oddania. Wioska Błotnisko. A myślałem, że tu mam iść. Tu mam iść. Dobrze, czyli do tego kolesia, co tu jest. Dobra, jeszcze przyjrzę się Tiktelakom. Tylko zobaczę, jak to wygląda. O, odkryj plan Tiktelaków, ale uważaj na siebie. Po zakończeniu śledztwa wróć do Lony z posterunku straży na południowy wschód od wioski Błotnisko cele. Przyjrzyj się Tiktelakom. Niemożliwe na tej mapie narysowano stroną wskazującą posterunek Ayal. Czyżby piraci porozumiewali się z Tiktelakami i pilnuje tego miejsca nie najbardziej pod... Ayal, Tiktelaki, to tu było po... Po lewej chyba, jak dobrze kojarzę. Tam te Tiktelaki tylko... Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ja tutaj coś kojarzę. To miejsce, że tu coś gdzieś trzeba było zrobić. Tylko pytanie, czy mam... O, tak. Tego szukałem. Ale to chyba nie to. Coś musiało mi się tutaj pomylić. Nie pamiętam, czy ja tu byłem, bo dawno temu tutaj nagrywałem coś, więc nie jestem pewien. Jaj tu. Bęben. Ja z nim mogę pogadać.
Muszę znaleźć przymierzeńców, zachować naszą kulturę, przekazać następnemu pokoleniu. Okej. Czyli od niego za wiele się nie dowiem. A coś jeszcze jest? Nie. Czyli ta jaskinia odpada na razie. Może jak sobie... Aha, no i jest faktycznie tutaj. Przyjrzę się Tiktalakom w tym miejscu. Tylko nie chciałbym ich atakować, ale chyba tak będę musiał zrobić. Dobra, zaatakuję. Bo muszę tam jakoś wejść na ten most. A bez ich atakowania nie ma takiej opcji. O właśnie. Minustówka, za co mi tutaj tak minustówka cały czas leci? Spełniono warunki. Jaka ceremonia się tu odbywa? Muszę natychmiast o tym powiedzieć. No i świetnie. Gitara. Mamy zrobiony odcinek. W zasadzie możemy kończyć. Podlecę tylko tutaj do miejsca, gdzie będziemy oddawali misję. I oczywiście w następnym odcinku już przeczytamy, co tam w tej misji jest. W sensie, co będziemy oddawać. No i będziemy robić kolejne. Gdzieś tutaj koleś był, nie? Ja dobrze pamiętam. No. Więc na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki temu kanał będzie się rozszerzał, powiększał. A im więcej was będzie, tym lepiej dla mnie i dla was tak samo. No bo wtedy będzie prawdopodobnie więcej materiałów, bo im, wiecie, jest więcej chętnych na to, co robię i oglądanie filmów z gier, w które gram. I tylko, nie tylko filmy będą na kanale, tak jak mówiłem, troszeczkę zmian w tym roku. Co prawda czasu niewiele, więc to będzie się troszeczkę ciągnęło z pewnymi moimi projektami, ale na pewno też trafią na kanał, jakie jeszcze nie będę mówił, bo to... Nie chcę zapeszyć, ale coś na pewno jeszcze się pojawi oprócz gier. Na razie tak jak było, w soboty właśnie Runes of Magic, a w niedzielę Cyberpunk 2077. I to są te dwa dni, kiedy będą gameplaye na moim kanale, tak sobie postanowiłem. I myślę, że dobrze. Po prostu jeżeli jedną serię skończę, to zamiast tej serii wskakuje nowa seria. Czy tam ewentualnie będę robił powrót do serii, którą kiedyś tam zacząłem, ale z racji, że tam dziś z tego co widziałem nie było dużej oglądalności, bo nie cieszyła się ta seria popularnością. O, taka gra widocznie. No to... Właśnie tak może być, że albo wrócę do czegoś, co już tam zacząłem kiedyś nagrywać, albo będzie całkiem nowa seria, jeżeli będzie jakaś fajna gra, którą chciałbym wam też pokazać. Pamiętajcie o tym, że u mnie to raczej są przeważnie stare gry. Jest parę wyjątków, bo jednak lubię stare gry, co nie znaczy, że nie ma fajnych nowych gier. Dobrym przykładem tu jest Cyberpunk czy... Dziedzictwo Hogwartu, które się tam gdzieś pojawiło. Dziedzictwo Hogwartu było na live'y. I do tego też kiedyś jeszcze wrócimy. Jak będę miał więcej czasu, oczywiście. Więc dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia już do następnego odcinka. Cześć!